Eccoci qui, James, streamem. Dzisiaj Halloweenowy tytuł, Halloweenowy tytuł, bo lepiej, lepszy nie może pasować Halloween jak dzisiejszy. Tytuł zapewne widzicie. Nie wiem, czy może po prostu przewiniemy te. Więc tak, Castlevania Lords of Shadow. Ten tytuł chyba lepiej nie pasuje jak Castlevania do Halloween, niż z horrorów. Mówimy tu o grach, które nie są horrorami, tak? Tego słowa znaczeniu. Jak mnie słychać? Czy trzeba przyciszyć mikrofon? Trzeba przyciszyć. Dobra, teraz powinno być dobrze słychać. Ta muzyka jest przeraźliwie głośna. Ustawimy jeszcze poziom trudności na najwyższy dostępny. No ten jest dopiero chyba dostępny po. Plan jest chyba dostępny dopiero po przyjściu gry. Nie widać, mi się to jeszcze nie udało. Jest spoko, dobra. To co, nie będziemy przedłużać. A mała wzmianka. Oficjalnie ta gra jest tylko po angielsku. Musicie znaleźć spoko spolszczenie. Mam nadzieję, że żadnych błędów nie będzie. Mankind faces ruin and despair. The world is changing. Yet hope remains in the hearts of the people. We go about our daily lives never knowing the forces that can change our destinies forever. We are oblivious, ignorant like sheep to the slaughter. This night, in the year of our Lord 1047, marks the beginning of our journey together. A journey into darkness, into madness. I watch him from the shadows. Is he the one? He has come far already, but he will be tested. Tested to the very limits of human endurance and beyond. This night he rides looking for the old gods, armed with an amulet that has led him here. Tonight he will begin his journey into oblivion. Jak widać, spolszczenie jest całkiem spoko. Panie spolszczone, nawet są polskie znaki. Także brawa dla tłumaczy, by to spolszczyli. Jedziemy. Chcę przypomnieć, jak to się gra, bo dosyć dawno w to grałem. A zapewne jak ludziom się spodoba, to... No to pojedziemy full LP, nie? Chyba, że się nie spodoba, to... No to nie. Piszcie na Facebooku. Kill and die for their kind to dominate. Some call this eternal struggle equilibrium, the balance between light and darkness. Myślałem, że będę sporo tutaj ginąć, już nawet na normalnym poziomie trudności potrafiłem porządnie w pierdol dostać. No ale zobaczymy, mam 3 godziny, zobaczymy jak daleko zejdziemy. Taka scenki niskiej jakości. Ale gra już wygląda przyzwoicie, tylko mówię. Podnieść jednak. Dobra, zaraz przejdziemy do menu, to trochę odcisnę wyżej. Wydawało mi się, że w menu bardzo głośno było, więc... Nawet...
myślałem, że będzie mnie porządnie zagłuszało. Patrzcie na tego kozaka. Werewolves! Wilczkołaczki. Dobra. Podkręćmy to jeszcze raz dźwięk. Jak teraz? Lepiej ten dźwięk? Myślę, że chyba lepiej. Za wysoko też nie będę brał, bo mówię, nie, no nie będzie słychać dobrze. Dobra, naciśnijmy. Atakuj wczorowo, naciśnij, aby skoczyć. Łącz tę akcję, wyprowadzając zabójczy cios. Dobra, teraz będzie idealnie. Kropielicy bąka. Nie wiem, po to się zaleczyłem, skoro mam HP. Też na czas tutoriala tak będzie. Co się u nigdy robiło? Jeszcze nie mam uników. Bo jeszcze nie mam uników włączonych. Właśnie, księga umiejętności, tu będziemy bardzo często zaglądać. Może nie będziemy tego wszystkiego czytać, bo to trochę tak bez sensu moim skromnym zdaniem. Nie takie podstawy powiedzieć. To tyle co by... No. To by tylko tych znaków, ukrzykników nie było widać. No by ją kupić, może sztyletem. Dobra, możemy kupić tą gilotynę. Trzymać X w powietrzu, dobra. A i od razu nam się pojawiają więcej kombinacji. Jest tego trochę. Także... też może ładnie się rozwinąć. Thank you.
to jest blok. Jest. Każdym razem będzie się leczył, więc trzeba to robić. Pniem. O właśnie. Jak mówię, już w samej grze najgorzej to wygląda. Who are you? I am Gabriel. I have traveled here seeking guardian on the lake. You are from the Order? They sent you? How do I find them? He will find you. In the forest. I to był pierwszy poziom. Całkiem dobrze nam poszło na tym poziomie trudności. Także jestem pozytywnie zaskoczony. Co mam dalej? I follow him into the old forest, watching him from afar. He is strong indeed. The one God comes to drive out the many, but here, in this place, God's influence is thin and threadbare. The old God still holds sway here. Few venture this far into the wood. He is disturbed by dreams that gnaw his very soul. He will rest for the night, but rest will not come easy. The battle has left him weakened, but he knows the dream will return, and though he fears nothing on this earth, yet his nightmares sap the strength within him and leave a cold grip on his heart. Tomorrow he will use the old hunting path. Long has it been in disuse, but for now he dreams. W ogóle co tam u was ciekawego? Tam życie wam mija? Szczyty ciekawości, The answer is love. A force so powerful that all reason becomes blind to it, blind to all things, even the truth. Loss of love can make a man desperate enough to do anything to bury the truth,
to hide from its prey. No wiesz, co im przychodzi założyć konto? Tak? No chyba, że nie chcę, no to... Oda. Tak to mogliśmy podyskutować, czy coś. Kłaki jeżdżące na wargę, po prostu. Wow. By unikać ataków lykanów. Dobra. Zobaczymy. O kurwa, zleciało. Pizdu. No to żeśmy daleko nie pojechali. To trudno. To blokujemy sobie coś. Co ja tu mogę odblokować? Mam 10. Wszystko. Zmierzdzień. A, coś takiego. Mi się wydawało, że coś chyba za 50 było. Dobra, widać, że mi się wydawało. O, pierwsze to, to trzeba się zaleczyć. Koniecznie. Kurwa, koniecznie. O, fuck. Yeah.
Używasz ty czy nie? Kurwa, jak trzymał. No! Co ja mogę tutaj powiedzieć? No. Ciężko jest jednocześnie opowiadać cokolwiek i unikać kurwa ataków wściekłych wargów, no. I can travel no further. You will find what you seek ahead. W ogóle w niedzielę idziemy do supermarketu następną na małą sesję i będziemy się przebierać. Czy oczywiście o ile na malowanie na twarzy trochę makijażu i doczepienie sobie wampirzych zębów można nazwać robieniem stroju. Ale no tak, będziemy się jakoś tam przebierać. To by było halloweenowo i zabawnie. I będziemy właśnie grać sesję halloweenową. Już się nie mogę doczekać. Zdjęcia. No może w internecie zdjęcia będą gdzieś na cybermachinie czy coś. No będzie. Ha, był magiczny klejnot, który ominąłem. Ale myślę, że nie będę po niego wracał, bo za cholerę nie wiem, gdzie on może być. Blokuję sobie jakieś umiejki. Co ja tu mam? Do 150. Bierzący łańcuch. Też w powietrzu. Niech będzie. W tej chwili nic więcej. Także jeśli ktoś mieszka w Olsztynie i ma czas od piątku do niedzieli, a właściwie nawet do poniedziałku, to może wpaść do Cybermachiny na jakieś sesje. Na stronie Cybermachiny na Facebooku można się zapisywać do szefowej przybytku. Także serdecznie zapraszam. Alone again with only his thoughts as company, he continues on his journey to find the one he seeks. Who or what was that strange creature? There is a power here that few know, a power that could have some influence on events. Perhaps the guardian of the lake is aware of him now and offers aid in his quest. There is just the small matter of the dead bog to overcome, a place that has claimed the lives of many of the Brotherhood. The smell of death is strong here, and danger lies around every corner, but nothing will stop him. Nothing will stand in his way. Jedno co nie lubię w tej grze to to, że można powtarzać poziomy. Można powtarzać poziomy właśnie, żeby odnajdywać sekrety. To jest właściwie no, moim zdaniem chujowe. Bo trzeba za każdym razem się wracać. Nie lubię po prostu tego. Wracać się do tego. No właśnie znaleźliśmy klejnot życia. Zbierzemy takich jeszcze 4 i będziemy mieli wydłużony pasek życia. To mniej więcej działa. Mówię, no nie lubię kurwa powtarzać poziomów, łazić i szukać pikseli po ścianach. Nie lubię kurwa. Czemu? Ha, co my znaleźliśmy? Zwój rycerza bractwa. W tej wodzie jest coś okropnego. Ziemia, jak wciągnięci do niej ludzie nigdy nie wracali. Położenie tych stworzeń to fale i bąbelki na powierzchni. Przypuszczam, że aby przejść przez moczary należy poczekać, aż te fale i bąbelki znikną. Można ich obejść, bo bezpieczna ścieżka otoczona jest trującymi oporami. Należy więc wykazać się cierpliwości i poczekać na właściwy moment. Do licha. Wiem, że zginę. Przynajmniej stanie się to w walce, a nie w brzuchu jednego z tych błotnistych biesów. Ciekawego ukrytego. Opa. Będzie też trochę parkurowania, jak widać. Opa.
Nic jakoś przesadnie trudnego. Od trochę pokładce, trochę skoków, trochę tego, tamtego. Co to? Co to kurwa? Interesujące. To jest z gościa niezły twardzio, nie? Podniósł kurwa granat i się na niego patrzy. Jakby nigdy jakby nic zupełnie sobie z tego nie robi. No. Właśnie tego musimy unikać. To jest niefajne. Bestiariusz. Najada. Rozmiar mały, trudność średnia. Największym niebezpieczeństwem czekającym na magnach są najady. Stwory te zazwyczaj chowały się w łożyskach rzek oraz w błotnistych, wilgotnych miejscach, gdzie czekają na swoje ofiary. Jedne stworzenia, które padną w ich sidła, najczęściej mylą matys i najad z gałęziami. W swoim błędzie dowiaduje się później, kiedy są utopione, a następnie zjadane. Dawniej najady były pięknymi istotami, którym składano ofiary. Dawno zapomniane przez ludzi stały się bezlitosnymi drapieżnikami, polującymi na błąkających się podróżników i zwierzęta. Tu w ogóle więcej tego bestiariusza. No tu można trochę poczytać o bohaterach. Możemy poczytać, czemu nie. Jako dziecko został porzucony pod bramy klasztoru Bractwa Światła. Do dziś nie wiadomo, kim byli jego rodzice, lecz którzy istnieją domysły, iż był niechcianym dzieckiem miejscowego właściciela ziemskiego. Bo to najprawdopodobniej z rodziny Kronquistów. Na razie informacja ta nigdy nie została potwierdzona. Wychowali chłopca i nadali mu imię na cześć Archanioła Gabriela. Więc niezwykle utalentowany młodzieńcem, Gabriel szybko zdobywał mu wiedzę. Mik poznał wszystkie tajniki sztuk walki. W pewnym czasie przybrał nazwisko Belmont, ponieważ lubił góry i inne wysokie miejsca świata. Gabriel często wpadał w humor i nie miał uczucia. Co do wielu spraw, dlatego bardzo przejął się śmiercią dzieciństwa Mary. Nie umiem czytać. Po otrzymaniu rozkazu od starszyzny bractwa zemsty Gabriel wyruszył na swoją wyprawę. Znaleźć Mary. Mary była najmłodszą córką bogatego kupca. Dziarska i ciekawa świata dziewczyna uciekała z domu, by pomóc w codziennych obowiązkach mnichom z Bractwa Światła, których ceniła za niezwykłą odwagę Podczas jednej z takich wizyt poznała młodzieńca, który później został jej mężem, Gabriela. Mary i Gabriel byli dla siebie stworzeni, razem dorastali i złożyli sobie obietnicę. Tej dotrzymali w przyszłości. Pewnego pięknego ranka po otrzymaniu błogosławieństwa ze strony rodziny Marii oraz bractwa byli małżeństwem. Marii była cudownym lekarstwem na złe humory Gabriela. Dykcja 2-. No ja wiem, dykcja 2-. Cudownym lekarstwem na złe humory Gabriela i często sam jej uśmiech wystarczy, by rozwiać burzę zbierającą się w sercu jej męża. Marii zostaje jednak zamordowana, a Gabriel przemierza świat w poszukiwaniu zemsty. Monstra. Pomniejszy likantrop. Pomniejszy likantrop, rozmiar średni, trudność niska. Nie lubi sztyletów. Stworzenia te były kiedyś ludźmi, którzy po pogryzieniu przez likantropa zostali zarażeni chorobą zwaną wilczą grypą. Wilcza grypa. Jest pewnie stare powiedzenie, jeśli przez likana został pogryziony, to trud twój dawno już skończony. W każdym powiedzeniu jest zawarta cząstka prawdy, co sprawdza się także i w tym przypadku, ponieważ transformacja wilkołaka trwa tylko kilka minut od momentu zarażenia.
Wszystkim ofiara staje się bezwzględnym drapieżnikiem kierującym się zwierzęcymi instynktami. Wielki warg. Wielki warg, rozmiar duży, trudność średnia. Dwie czaszki na skali sztoletów. Wargowie stanowią trzon większych grup wypadowych likantropów. Niektóre z nich zostały pobłogosławione przez władzę. Nadały swoje mocy. Jak zwiększona siła lub regeneracja. Zgodnie z swą naturą moc danego błogosławieństwa wyrasta podczas pełni księżyca. Warg. Warg. Rozmiar duży, trudność średnia. Dwie czaszki na sztylet. Niewiele wiadomo o pochodzeniu tych podobnych do wilków bestii. Pojawiły się one na krótko po przybyciu mlecznego władcy Lekanów. Wargowie wyglądem przypominają dzikie, nieokiełznane bestie, lecz w rzeczywistości są to dość inteligentne stworzenia, które czasami pozwalają się dosiąść pomniejszym likantropom. Swoich przeciwników atakują za pomocą ostrych jak brzytwy pazurów i równie ostrych co zabójczych kłów. Goblin. Te drobne, złośliwe i niezwykle opryskliwe stworzenia przeważnie unikają kontaktu z ludźmi. Gobliny stawiają swoje domy w pobliżu korzeni drzew na podmokłych, porośniętych mchem terenach. Zazwyczaj polują w grupach. W sytuacjach zagrożenia życia mogą zachowywać się agresywnie, lecz na ogół wolą nie zbliżać się do ludzi i ich osad. Gobliny są gatunkiem zagrożonym wymarciem. Wkrótce przejdę do historii, skąd później trafią do baśni i legend. No, jeśli będę ich więcej spotykał, to na pewno będą na wyginięciu. Coś tu do odblokowania jest. Najbliższe jest za 600 aż drogą. Teraz nie wiem, czy mam przychodzić wtedy, kiedy są bąbelki, czy wtedy, kiedy są... Teraz mogę. Nie, teraz nie. Przejść. I dobra, mam teraz dwie ścieżki. Mamy ścieżkę w prawo i ścieżkę w lewo. Jak już pójdę jedną ścieżką, to w drugą wejść nie mogę. Bo po prostu się zwyczajnie nie wrócę. O, zjebałem. Nie, nie zjebałem, jest dobrze. A oś. Właściwie to na trzy ścieżki, nie, dwie ścieżki, są dobrze. Pójdę w lewą ścieżkę, może. Leczymy się troszkę. Pójdziemy tędy. No coś znajdziemy ciekawego, jakiś sekret. Zobaczymy godziny. Teraz popisywanie się. I znowu dwie ścieżki. Czy to nie jest ścieżka? A nie, to jest ścieżka. Dobrze. Idziemy tędy w takim razie. Ktoś leży. Z ciało. Nieszczęśnika. No i ten potencjalny poziom zapewne trzeba przejść 5 razy, żeby znaleźć wszystkie sekrety. Niezbyt mi nas kraja optymizmem. Spróbujemy tędy przejść.
smok. Miło. Bardzo kurwa miło. Jak jestem kiedyś z takim zawalczę. Nie jako boss będzie w najlepszym wypadku. I znowu dwie ścieżki. Nienawidzę tego po prostu. To jest. Nie, to jest ścieżka powrotna jakaś. Zobaczymy, czy tutaj coś ciekawego jest. Kliczka zdrowia. Potrzebna. Dalej nie idziemy. Mamy full życia, to nie będziemy używać tej kapliczki. Szkoda tracić. I co, idziemy tędy, tak? Czy zdążę? Zdążę. Na szczęście można się przed nimi obronić. Dobra, możemy iść do kapliczki, możemy iść w lewo. Zobaczmy, chodźmy do kapliczki. Jakaś ścieżka dodatkowa. To jest chyba tylko kapliczka. Oh, fuck, 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 fuck. Swoją drogą uwielbiam Castlevanię, w ogóle wszelkie możliwe metroidowalnie. Jest to fajnie styl zrobione. Oczywiście no ta różni się od innych zdecydowanie. Większość Castlevanii metroidowalnie to jest jeden wielki poziom. Castlevanii jeden wielki zamek, który się zwiedza i ubija no, stwory bogatego bestiariusza. Jest podzielony na poziom, no nie bardzo mi się to podoba. Na to, że no, trzeba się wielokrotnie cofać do poprzednich poziomów i odblokowywać rzeczy. Muszę to zrobić. Ale nie mówię wcale, że ta gra jest zła. Bardzo fajna. No i trzyma klimat kasowanie najbardziej. Szczególnie to jest fajne, że to jest bogate bestiariusz. Najróżniejsze zombie, właśnie gobliny, likantropy, wszelkie maści. Później się trafią jeszcze inne stworzenia. Pamiętam kilka ciekawych. Chyba to nie wiem, gigantyczne pęki, albo gigantyczne pęki, to chyba wszędzie są. W każdym razie jest mnóstwo przeciwników.
właśnie mi się Castlevania podoba, ale bestiariusze są naprawdę bogate. Jest czy nie ma? Nie, nie ma. Trzeba się rozglądać po prostu wszędzie, bo wszędzie mogę. Wszędzie mogą się kryć sekrety, tak? Na przykład tutaj coś pewnie się kryje też. Nie, nie, to jest jakaś... Czy można się zaleczyć tą piczką? Tam niestety nie przejdę. Jeszcze jest ciekawe, bo tu można wejść. To jest nawet zamknięte. Troszkę wejść. Co to jest? Co nas obserwuje? To jest jedna z kapliczek grobowców. Tu... Forgive me, brother. But my need is far greater than yours. To otrzymujemy upgrade do naszej broni. Dziwnym trafem do naszej broni. Do żadnej tutaj. Znaleźliśmy kotwiczkę. Relikwia nie została zbudowana przez znanego rzemieślnika Rinaldo Gandolfiego. Przygubowa metaliczna kotwiczka, jak pytanie na odległość od kroków, dając też krzyżowi bojowemu właściwości hak. Wiadomość tego przedmiotu, połączenie go z krzyżem bojowym, może się wspinać, zjeżdżać po linii i zmieniać swoje położenie. Grappling hook. No tu jest właśnie opisany cała broń, tak? Chociaż gdy większość członków bractwa wykorzystuje bardziej konwencjonalne uzbrojenie, Gabriel został obdarzony krzyżem bojowym, ciężkim żelaznym krucyfiksem, który skrywa w sobie rysowany łańcuch. Korpus krzyża był jednym z pierwszych relikwii zdobytych przez bractwo setki lat temu. Niewiele wiadomo na temat jego pochodzenia, ale krąży plotki, że został wykuty z gwoździ używanych do krzyżowania męczenników. Nie nawet Chrystus. I żelazny łańcuch. Oryginalny krzyż nie posiadał łańcucha i nie był zbyt efektowny jako broń, przynajmniej w starciu z ziemskimi wrogami. Jeden z jego pierwszych właścicieli, rzemieślnik, co zwał się Rinaldo Gandolfi, był odpowiedzialny za stworzenie tego ikonicznego już łańcucha. Żelazny łańcuch był jego pierwszym dodatkiem, a podczas wykowania każde ogniwo łańcuchowe było hartowane wodą święconą, a ostatnio błogosławiona, aby broń ta była potężniejsza w starciu z nieumarłymi. Także tego. No, można powiedzieć, że to jest taki odpowiednik bicza z pierwszych dwóch Castlevanii, tak? No, właściwie nie tylko pierwszych dwóch Castlevanii, ale w dużej mierze wielu Castlevanii, które do pory zostały wydane. Tego, no, to zamiast Bejcza mam właśnie taki z łańcuchem.
Taki krzyż z łańcuchem, tak? Chyba to nas obserwowało. Chyba jest. Jesteśmy skrzynką. To można powiedzieć, że te drobki musisz się pan znaleźć. Mam skrzynkę. Skrzynka to nam daje. Może teraz nosić więcej sztylet. Fajnie. 10 sztyletów można nosić. Srebrne sztylety. Sztylety wyważą tak, by rzucało się nadzwyczajną precyzją. Wykutuje ze sreba na rękojeści okryto małe fragmenty kości świętych. Te dwie cechy daje tej broni mężczyźnie moc zwarcze z istotami naturalnymi, a zwłaszcza tym ząbkiem rozpływa cylka. Teraz powiedzcie mi szczerze, do każdego jebanego sztyletu włożyli kość świętego. Pytanie, ilu świętych zostało przemielonych na... przemielonych, żeby stworzyć te sztylety. Meskito. Ale logika gier, no. Bagienny troll. Bagienne trolle są odporne na sztylety. Ten troll, rozmiar duży, trudność średnia. Bagienne trolle to rzadki podgatunek większych jaskiniowych troli. Są one bardzo podobne do swoich zamieszkujących suchy lub kuzynów. Czy grube futro zostało w ich przypadku zastąpione poślizgą, podobno do pleśni powłoka. Lepiej pasuje do wilgotnych terenów, na których żyją te stworzenia. Inne trolle walczą zaciekle i pomimo, że nie wyglądają zbyt inteligentnie, wykazują się nieprzeciętnym sprytem. Jeśli chodzi o trolle, coś ciekawego do odblokowania. Tu nic ciekawego. O! Bo nam się przyda chwytanie przeciwnika w powietrzu i na lądzie. To? Czy nie to? Powietrzny cios opadający? A, coś takiego. Dobra, blokujmy to. I... opadające kopnięcie. Na większych przeciwników. Dobra, następnym razem odblokujemy ten latające kopnięcie. Jakieś sekrety jeszcze, czy nie?
Nic nie ma, nic nie ma. Do wyjścia. O, prawda. On będzie poużywać tych łańcucha z upgrade'em. Ale zanim zobaczymy, co jeszcze tam ta ścieżka kryła, jedna. Może będzie coś, jakiś sekret czy coś. Kapliczka do zdrowia, jak najbardziej. Przydawam się. I nic więcej. Myślałem, że zlecę. O, oh, fuck! Że się odbił od tego. No. I to by było tyle. Znaliśmy 2 z 4 magicznych klejnotów. Także tego. The stench of the bog fades into memory, and a land of great beauty lies before him, a paradise where nature lives in harmony with all living creatures, indeed, a refuge for those who wish it. He is close now, close to the old gods and the old ways, long forgotten by men, this kingdom was once revered by all, yet now only a small part remains. Soon even this will disappear. The amulet senses its master. Its journey is almost over. He will need all his strength now, all his wits. If he is to succeed here, if he is to convince the old god to help him. Co my tutaj mamy? Nie ma żadnych sekretów. Wielce żebractwo. Ludzie w ogóle żurzą. I braci. Mam wyrzut sumienia plądrujących zwłoki, ale muszę znaleźć więcej klejnotów życia, inaczej sam będę zgubiony. Bracia, wybaczcie mi. Nie pożyję długo, jeśli nie zwiększę swoich szans przetrwania. Umarłem i tak mi potrzebne są już takie rzeczy. Wiem, że w pobliżu jest klejnot życia, czuję go, ale muszę odpocząć chociaż przez chwilę. Taki słaby. Że przy odrobinie szczęścia, jak się rozejrzymy, to może tego klejnota znajdziemy. Dobrze by było. Taki piechoty nie chodzą, nie?
Nie ma nic tu nie ma, co? Na co? W razie. Nie, dobra. Mówię tu coś? Zły rycerze bractwa, moja droga Marto, bałem się, że nie uda mi się wrócić. Bałem się, by je naszą kochaną córką. Niech Bóg wybaczy mi niepowodzenie mojej misji. Wiedz, że zawsze będziesz w moim sercu i któregoś dnia znowu będziemy razem. Twój kochający mąż, Wiktor. To jest skrzyneczka, ale to masz na razie. W sensie te wódki zdobędziesz na wolną umiejętność, bo teraz się nie dostaniemy niestety. Ale następnym razem, może. Tu mamy jakiś sekret, tak? Szanowni. Tak i tu zostanie tak, że nie. Taka prosta zagadka logiczna. I będzie tyle tutaj. Mały, zobaczę czy stream działa. Dobra, działa. Chwilę zobaczę, czy wszystko działa jak należy. Chyba jest ok. Dobra. Jest ok, to ruszamy dalej. Można tu zlecieć. Zlecieć. Można, nie wiem. Moment. Już nic się nie dzieje. Nic nie słyszeliście. Jak słyszeliście, to nic nie słyszeliście. Nic nie słyszeliście. Show yourself! The Brotherhood needs your help! I need your help! Czy bractwo, czy ty? I know who you are, Gabriel. I am the guardian of the Lake of Oblivion, where the living can communicate with the dead. Tell me, warrior, are you aware of what is happening in the world? Pewnie nie. We have been deserted by God.
creatures from the void come to clean the souls of men, to wipe mankind from the face of the earth. And what of the elders of your order? What do they think? That God has not abandoned us. They believe that a powerful spell has been unleashed by someone or something. A spell that has isolated our world from the heavens, cutting us off from God, and allowing evil to flourish unchecked. Why have the Brotherhood of Light sent you to the Lake of Oblivion? They have dreamt that a message waits for me at this lake. A message that holds a clue to our salvation. I was instructed to seek you out, in the hope that you would be shown the path. The elders believe that these dreams are the last message from the heavens, and that you should know something that we are unaware of. Czy słyszeliście jakieś grupanie? To ja. Jadą Berkowej Krolsy. I dalej będę ja. Was murdered not 2 days ago by the evil that roams these lands. Her soul and those have recently departed are trapped here, and cannot find peace. And that is why they sent you to the Lake of Oblivion, because they believe that she is waiting for you here to deliver a message to you. Yes. Will you help me? Only the most deserving of the living are worthy of speaking to the dead. Are you worthy, Gabriel? Za chwilę będzie coś, czego cholernie nie lubię. To taka zagadka logiczna. Podejrzewam, że chwilę czasu przy niej spędzimy. Obaw się tak. Musimy ułożyć mostek. Zanim skończy się czas. Nie lubię tego strasznie. Można to oczywiście ominąć, ale wtedy nie będzie dużej nagrody w doświadczeniu. Więc... Próbujemy to jakoś zrobić. A mamy określoną ilość luruków, tak. Chyba jeszcze bardziej zjebałem. Jeszcze raz. Możemy to odnowić, jeszcze raz. Czyli tak, środkowy rusza wszystkimi pierścieniami. Najmniejszy rusza dwoma pierścieniami i najszerszy. Tylko trzeba dobrze... Nie jestem dobry w te rzeczy, w te klocki. Jeszcze raz, jeszcze kurwa raz. Tak.
O, jest, udało się. Udało się. Sobie znowu wpierdalam. No i dobra, udało nam się zagadkę rozwiązać. Bardzo się był zadowolony. Seriously, dźgnąłeś ją? Może to nie ty? What does this mean? Tell me! Only that you have passed the test. You appear worthy of entering the Lake of Oblivion. Make sure you have your daggers with you. One never knows when need may arise. No, był magiczny fajny, który przejdzie na broń. Nie mam zielonego pojęcia. Ale gdzieś było. The test has shaken him. I see the doubt in his eyes as he heads toward the lake. So Pan is helping him now. That's good. Perhaps it bodes well. I wonder if he knows what awaits him here in this place where the dead can contact the living. It is cold now. A chill wind blows through his heart. I can see it, feel it. He will need help if he is to succeed. He must not fail. He will not fail. Not now. Not yet. Not if I have anything to do with it. Folkloru tradycyjnego wspominają o mistycznym duchu, który broń dziewicze puszczę przed wszelką krzywdą. Bajarzy nadają mu przeróżne formy, często występuje jako orzeł, jeleń, dzik, rzedzie jako koń. A jednych pan jest złym satyrem i przedstawia go jako życzliwego i potężnego półboga, sługę samej matki natury. Ludzie swej arogancji zanieczyszczają, niszczą świat, przez co odchodzą z niego stare duchy. Już niedługo pan będzie musiał zdecydować o swoim losie. Także tego. Taka sytuacja. I teraz zbliżamy się do jednej bardzo ważnej rzeczy. Zaraz zobaczycie jakie. A najpierw weźmiemy Lejnocik. A mianowicie do jednej bardzo fajnej rzeczy, części gry, walk z bossami, to nie byle jakimi tylko bossami. Wiecie czemu?
czymś takim musimy się lać. A żeby się z nim lać, musimy na niego wejść. Jeśli ktoś grał z was w Shadow of the Colossus, to wie czego się spodziewać. Jeśli ktoś ma mało Shadow of the Colossus, to może zagrać w to. Wejdź sobie na przykład na takiego kamiennego golema. Chyba. Chyba kamiennego golema. Co to jest? A, lodowy tytan to jest. Rozmiar olbrzymi, trudność wysoka. Powierzchnią zamarzniętego jeziora spoczywają pozostałości niegdyś potężnej europejskiej cywilizacji oraz ogromny wojenny tytan. Cywilizacja ta jeszcze na długo przed Rzymem, starożytną Grecją, rozwinęła niesamowitą technologię, którą czyniem był ten oto tytan. W wyniku konfliktu zwanych później wojnami nekromantów, cywilizacja ta uległa unicestwieniu, a jego większe osiągnięcie zostało zapomniane na wieki. Po tym jak mroczne zaklęcie zamknęło nam dostęp do nieba, dusze umarły zostały przyciągnięte do tego miejsca i na nowo wsilił magiczne runy, które uruchomiły tytan po raz ostatni. Także tego, no musimy się z tym kurwa czymś napierdalać. Możemy tu wejść. I tak to właśnie wygląda. Będziemy się na niego wspinać. Starać się nie upaść. I dojść do runy, gdziekolwiek on w tej chwili jest. Na tej trasie musimy na nowo na niego wchodzić. Nie pan nam coś zaszkodzi życia. Także tego. Taka sytuacja, nie? Czyli się nie musimy walki zaczynać od nowa.
nigdy nie potrafię dobrze wymierzyć tego skoku. Bo skoczę za wcześnie, albo skoczę za późno. Czemu go nie bijesz? No, fajnie. Tak właśnie wyglądacie, jak próbujcie się pozbyć natrętnego komara. Dokładnie kurwa tak wszyscy wyglądamy. Nie chcemy się pozbyć jebanego komara, który nas kąsa po całym jebanym ciele. Ups. Jaki kurwa cwaniak, co? I cała chwa spłynie na tego typu, nie? Mówimy, że odwaliliśmy większość kurwa roboty. Killsteel KS, kurwa. Wszystki tu powinien teraz powiedzieć KS, kurwa. Moje ekspy. Chuju. Sorry. Marie! Forgive me. There is nothing to forgive, my love. I am so happy to look upon your face again. And I used. My love. The Elders of the Order hope that you can help us to understand what is happening. The Elders of the Order has been isolated from the heavens. Accent. Some believe the God has abandoned us. Can it be true? I feel that the spirits are trying to talk to me.
They whisper things to me. It is hard to understand them. It is so dark. So many people crying. I cannot find them in the blackness. I'm scared. There is something else. A shadow is on my mind. You must help us, Gabriel. What are they telling you? Who are they? They are the spirits who founded your order. And that the power of the Lords of Shadow is the key. They talk of a prophecy. I don't understand what they mean. I can feel myself fading. I can hardly see you. Darkness is closing around me. I love you, Gabriel. Don't go, Marie. I love it. Oh, smutne. Uteczek. Why are you here? Who sent you? I am Zobek, a warrior of your brotherhood. Pan and I are old acquaintances. Z tego co pamiętam, Zobeka gra, znaczy głosu użycza sam Jean-Luc Picard. My name is Belmont. I know who you are. Chyba rozpoznajecie. Yes. It was my wife. Forgive me. I couldn't help but overhear what she told you. It sounds like the spirits who founded our order are trying to tell us something very important through her. What do they mean? Only that the founders of the order seem to be using the dead to communicate with us. The prophecy has been secret for many centuries. It is known only to a select few. There is no way she could have known of it unless they managed to tell us somehow. Praise be to God. What prophecy? It is written that a pure-hearted warrior will claim the power of the Lords of Shadow as his own and use it in order to overcome all evil. It is said this warrior would become God's vassal on Earth, supremely powerful. He could do anything. The founding spirits have not abandoned us, Gabriel. Thanks to your Marie, we now know there is some hope. We have to enter the lands of the Dark Lords, you and I. We must unite the heavens with this world once more, and don't you see, Gabriel? You can bring her back. If what you say is true, then we need to work quickly and in secret. The Lords of Shadow must not suspect we're on their trail. We should take different routes, you know. I will head for the Land of the Lycans. You leave the territory of the Barbarians and prepare the way. Then we must go on to the Lord of the Necromancers together. His realm lies first. Our enemy must suspect nothing. Take this. It will allow you to absorb spiritual energy and will help cure your wounds. Good luck, my friend. May we be granted victory. Artifact. Thank you, brother. You have given me renewed hope. No tu na szczęście znaleźliśmy wszystko i możemy jakieś umiejętności odblokować. Co można tu odblokować? Kontratak obszarowy, silna kombinacja, bariera łańcuchowa. Nigdy nie lubiłem bloków, a już szczególnie precyzyjnych bloków. To nigdy nie trafiałem w...
No jakby to powiedzieć. No nie trafiałem po prostu w sedno, tak? To chyba weźmiemy, fajnie wygląda. Tego nie, to weźmiemy. Nie nam jeszcze 200 expów na przyszłość. Ale na razie nic tu innego nie odblokujemy. Wszystko jest drogie. Dobra. Kontynuujemy przygodę. Jak widać, rozdziałów jest w chuj. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden. Jest 12 rozdziałów. I w każdym, no, po raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, po jakieś 9, 10 etapów. Także, no, my instincts tell me he is filled with hope, a hope that will drive him ever onwards. Good. Perhaps he is the one, a warrior of pure heart who can deliver us from all evil. Perhaps. I wonder what went through his mind when he saw her there, his beloved. Did he see his dreams, or did he see his future blown away like leaves on the wind? I spy him as he heads out towards the reaches of Pan's influence. A forest lies to the east that leads to the land of the lichens. The ruin of an ancient civilization is there, forgotten and decayed. Once a proud testament to man's ingenuity and vision, it has now been conquered by nature, as she claims all things for her own. Zobek. Świeży zapiską bractwa. To Zobek jest uważany za jednego z najdłużej żyjących w nim wojowników. Lista jego chwalebnych czynów jest tak samo impłynująca jak jego wiedza na temat prowadzenia działań wojennych. Czyli podkradał kile, zanim to stało się modne. Mimo swojego zaawansowanego wieku potrafi wyprowadzić kilka potężnych ciosów. W walce używa zwykłego miecza dwuręcznego. Czy ja wiem, czy on taki dwuręczny ten miecz? Półtora ręczny, no jeszcze spoko, ale dwuręcznym mieczem ja bym tego nie nazwał. Którym posługuje się z widocznym mistrzostwem. Ciekawe, Zobek lubi chodzić odziany w stary mundur bractwa, który jak sam często powtarza, został mu przekazany przez jego przodka, jednego z założycieli zakonu. No to ruszamy dalej. Skarby. Swój z rycerza bractwa. Mój towarzysz broni ruszył dalej, po czym ja na chwilę to spocząłem. Wyjąco od słońca żar jest bezwzględny. Mnie wciąż dręczy Marana. Kolejną życie w nadziei, że przed zapadnięciem zmroku znajdzie nowe zapasy. Gdyż nasza służba już na ukończeniu. Dobry chłopak, silny, gorliwy, jednak aby przetrwać, będzie musiał nauczył się cierpliwości w walce. Okej, pierwszy punkt uczenia. Mam nadzieję, że nie dałam mu klejnotu życia na próżno. Pewnie gdzieś tam leży martwy. Teraz go znajdziemy. Będzie na samym kurwa dole. Jest problem, bo już sam nie wiem. Aha, fajnie, że widzimy, co to jest. I tu nic więcej nie ma. Należy tego nie będziemy używać, no bo szczerze szkoda. Przeciwników tutaj nie ma. To po prostu jak używam tych czarów, to się leczę, tak? Taka przydatna magia.
Magia światła. Wprowadzone podczas aktywnej magii światła. Takie odnowią twoje zdrowie kosztem energii magii światła. Użycie naciśnij przycisk LB, aby aktywować lub dezaktywować światło. Absorpcja energii magicznej. Naciśnij przytrzymaj lewy analog, aby wchłonąć pod blisko naturalne kule żywiołu, to znika magii światła. I tu mamy jakieś kombosy związane. Że tak to na nic na razie to nie lepsze. Nie, tam przyboczne też nie, dosiadanie. Medalion klejnotu światła. Wielu członków Bractwa Światła nosi te magiczne dyski. Wielu członków Bractwa Światła nosi te magiczne dyski. Pozwalają one swojemu właścicielowi przeistaczać neutralne kule żywiołów. Moc potrzebna do magii światła. W jednych medalionu można umieścić magiczne klejnoty. W gniazdach medalionu można umieścić magiczne klejnoty. Wypełnienie wszystkich 5 otworów niebieskimi kamieniami zwiększy pojemność zbiornika magii światła. Gabriel otrzymał ten medalion od Zobeka podczas ich pierwszego spotkania. Codziennie uczymy się czytać, nie? Pytanie, czy to jest kurwa progres? Tu już chyba nie wrócę, co? No kurwa. To też było. Ale próbujemy jeszcze raz to wyłączyć. Tak. Zobaczymy. To coś da? Tak. Sorry, że zaczynamy to jeszcze raz. Coś tam to jest inny było, chyba. Zresztą czytali, to nie będziemy tego czytać na nowo. Czy to jest input, to chyba nie jest. Magii cienia, bo śpię... A, magii cienia, proszę. Jeszcze takich rzeczy nie posiadamy. Cześć. Wyjdziemy do tego razu. To niepotrzebnie, żebym to odpalał na nowo. Jakie kurwa są. Dobra, teraz lepiej widać. Będę tu neutralny kule żywiołów. Ktoś jeszcze jest tutaj, ogląda? Może się odzywać? Czy już wam się znudziło, ludziska?
czyli... Jej, klejmy kulki światła. Może coś kupimy. Mamy Expa. To było za 400, to kupimy. To jest fajne. Dużo sztyletów, dużo połowy z tego kumulera. To jest problem. Może jednak tam tędy pójdę. To jest najgorsze, bo nie wiadomo, z której strony jest problem, za który sekret. Zwyczajnie tego chyba nienawidzę. Tu nie mogę przejść, nie? Czyli... Może to tu kurwa jest progres, już sam nie wiem. No, co jest. Nie, to jest chyba tu kurwa progres. Latać w tej wersji. I stream of sin. Po prostu tego nie widzę. Aż nie wiem, co mogę tu przejść. A, to pewnie nie będę miał sztylety. Kurwa. Weszliśmy gdzieś. Gdzieś weszliśmy, ale gdzie? Ukaże nas za naszych grzech. Świat pogrążony jest w chaosie i to wszystko zginie. Więziony w otchłani między niebem a ziemią. Bez szans na odkupienie. Bez możliwości ucieczki. Są ciężko ranne, płynące nami lekanie potrafią wyczuć krew. Kres jest bliski, dobry panie, wybacz mi, kardynał. Wolfberg posłał nas wszystkich na śmierć. I na co to wszystko? Jej, moi towarzysze broni, leżymy załamani, zgubieni na przydrożu. Nie będzie przeklęty on i jego daremna misja. Zarówno on, jak i reszta starszych wina cierpi za swoje grzechy. Jasne. Czy może w tą stronę? Aha.
A, i to jest chyba to... Tak, to jest miejsce, w którym... No tamta trasa się zazębia. Czyli nie powinno to być nic więcej. W razie. Przejdziemy za progresem. Progres jest w to. Trzymaj zły koncentracji. To jest. Koncentracja bitewna. Koncentracja bitewna to stara dawna technika prostego światła. W stanie koncentracji uzdolniony wojownik może wydobyć swoje wrogi neutralne kule światła po każdym celu ciosie. Życie. Miernik koncentracji bitewnej wypełnia się, kiedy nie czujesz pola przeciwnika przed koruszczą na ataki i staraj się nie otrzymać obrażeń. W stanie walki będzie powoli obniżało stan miernika, a użycie magii będzie go wstrzymywało. Okej. Okay. Teraz będzie pewnie, tak, będzie teraz trening tego. Otrzymał wrażenie, ale kule nie zniknęły. Zwój rycerz obrazstwa. Wielki deko był niegdyś największym i najwspanialszym drzewem w całym lesie. Był tak wysoki, że jego wierzchołek widać był z wielu mil. Ludzie wierzyli nawet, że był on żywy, a jego magiczna moc schroniła las przed atakami mrocznych stworzeń. Nie wiem, czy legendom można wierzyć, ale prawda jest, że mroczni władcy, być może uznają drzewo za symbol życia, sprowadzili na niego chorobę, która do dziś toczy jego martwy pniak. Skoro masz kanapki ugryźć? Szybka mapka. Już widzę wasze zazdrosne miny. Patrzące na mnie, jakie bardzo pyszne mapki.
Tylko drzewa nie można przypadkiem wejść. Cię wydałem. Może można tu wygrać w ogóle? Trzeba to skoczyć. No i dobra, chyba żeśmy... A, tu było jakieś ulepszenie broni. Oczywiście nie znalazłem. Jakkolwiek ono było, to już... Teraz go nie znajdę. He is becoming stronger with every step he takes. His prowess in battle is undeniable. He will need it now. Goblins are one thing. But there are other creatures in the dark places of the world, creatures who know nothing of his plight, but fight for their very survival. Many fallen brothers are testament to this. Indeed, their bleached bones adorn the tortuous tunnels in this godforsaken place. He runs ever onward into peril. I wonder who the prey is, and who is the hunted. Perhaps when the time comes, these creatures will know fear as they look into the eye of their quarry. Go, my friend, save your love. Oh fuck. Nope. To nie tak miało być. Teraz podstawiłem się. Pamiętacie, jak mówiłem o wielkich pająkach? Tak. Skład na wielkie pająki. Kiedy nienawidzę gigantycznych pająków. Magie światła jeszcze kurwa miał. Olbrzymi pająk. Rozmiar duży, trudność średnia. Największy, najbardziej agresywny znak dla gatunków pajęczaków. Olbrzymie pająki zamieszkują wszystkie strefy klimatyczne. Najbardziej lubią ciemne i wilgotne miejsca, takie jak na przykład stare lasy lub pieczary. Jak ich mniejsi kuzyni, olbrzymie pająki potrafią pić klejące pajęczyny, które używają do łapania swojej zdobyczy. Ciekawa sieć pajęcza jest na tyle mocna, że można z niej zrobić bardzo trwałe liny. W ostatnich latach populacja tych stworzeń ulega zmniejszeniu, gdyż ludzie zaczęli naruszać ich naturalne środowisko i bardzo dobrze. Na widzę gigantycznych jebanych pająków. Im mniej w przyrodzie, tym lepiej. Opa. Jest na dole? Nie wiem, że nie będę sprawdzał. Może będzie tego nie ma.
Un qua. No, no, umrę zaraz. Ach, kurwa. Ach, nienawidzę tego. Nienawidzę jebanych, przerośniętych pająków. Jebany, no. No, udało się. Dobra, mamy dwie ścieżki do przejścia. Idźmy najpierw w prawo. To jest w prawo. O, fuck no! Och, ja pierdolę. Nowa to. Ryle. Takie ryle. Kurwa. No i ja pierdolę, jebany pająki.
Nienawidzę z nimi walczyć. Strasznie ciężko ich odczytać ich ataki. Ale jak za to przechodzi, to dobre i to. Można coś rozwinąć. Kontratak obszarowy, niech będzie. Czyżbym zdech? Znowu? No. Ale te HP-ki po prostu. Och i całkiem, żem zleciał, ja pierdolę. Czuję, że nam trochę to zajmie. Pierdolone pająki.
Nie, udało się. A znowu mam mało życia. Kurde. Znowu pewnie jest panna z tamtej dziury. To może nie, może się tym razem uda. Nie spadnie, dobrze, jest, udało się. Jest progres. No, myślałem, że będzie klejnot. Mimo tego, że są duże pająki... Kurde. Mimo tego, że są duże, pająki potrafią zaskoczyć szybkością i zwinnością. Doszły mnie słuchy, że wprawny wojownik w stanie pewnego stopnia swojego zmęczonego potwora jeździć na nim jak na guźcu. Słyszałem też, że z ich pajęczy można zrobić mosty, które utrzymają ciężar dorosłego mężczyzny. Niesamowite. Być może uwięziony w tym piekielnym miejscu tracę zmysł, żeby być szalony, skoro wierzę w takie rzeczy. Bo, nie zleć. Nie zleć. Jest, udało się. Przejście tajemne? Aha, wróciłem tędy. Świetnie. Po prostu zatacza koło. Tu coś jest, ale na razie nie mogę zrobić. Coś ciekawego jest. O, jest kapliczka, dawać mi. Muszę się zaleczyć. O, jak miło. To mi było trzeba. Mam jakąś gigantyczną jebaną łapę. Nie leć. Jeśli nie obejrzę, widzę tylko śmierć i rozkład. Bóg nas opuścił. Porzuciłem moją misję. Jest beznadziejna. Nie chcę umierać, skończyć tak jak moi bracia. On na przydrożu czy końca, aż ich pozostałości użytek zrobi inny poszukiwać przygód. Nie chcę takiego losu. To wygląda, jak coś mogło być. O
Użyłem szlachetnego alchemika Rinaldo Gandolfiego, członka Bractwa Światła. Nie wiem, co mogło skłonić go do opuszczenia zakonu, ani dlaczego zniknął w głuszy, ale w tych trudnych czasach na pewno przydałoby się nam jakości. Mówi, że stworzył wiele magicznej broni oraz relikwii i ukrył je w trudno dostępnych miejscach, tak aby zdobyć się mogli tylko najwytrwalsi, najbardziej zasłużeni. Absosa. Teraz to ja się kurwa ziemi zgubiłem. Nie wiem gdzie ja jestem. Aha, wróciłem tutaj. Aha, czyli po prostu zatoczyliśmy około. No to nic. Powinniśmy się trochę pozwiedzać. Coś ciekawe. Nie! Udało się! Ach. Nie widzę jebane. Nie. Gin. Jest, tam nie wejdę. Czy tutaj może? Ach. O ja, znaleziałem o kminy runiczne coś. Czyli jeszcze jeden taki trzeba znaleźć, gdziekolwiek on jest. Przejścia.
Nie wiem, czy jeszcze gdzieś nie byłem. Jeszcze raz zwiedzę na szybko te tereny. Na razie nic z tym nie mogę zrobić. Ach, kurde. Udało się. Otwórz się, Sezamie. Jej, otwarł się. I mam kolejnego upgrade'a. Się nie podmodlił. Już los jego braci. Już gdzieś. Poszanowanie na grobce też. Wiesz, jakiego dusza robi się czarna. Kolczasty łańcuch. Rinaldo Gandolfi zbudował dwa różne łańcuchy do krzyża bojowego. Ale tego bractwa nigdy nie zatwierdziło z oczywistych przyczyn. Starszyzna uznała, że kolce były zbyt okrutnym konceptem, biorąc pod uwagę świętą naturę broni. Jednak zamiast go zniszczyć, rzemieślnik ukrył ogniwa w jednym z mauzoleów zakonu. Jednocześnie wiem, że na pewno że pewnego dnia ktoś z nich skorzysta. Każdy bojowy krzyż, kurwa, już nie umiem czytać. Krzyż bojowy w połączeniu z kolczastym łańcuchem może służyć do przebijania się przez przeszkody i oswajania bezpiecznych potworów poprzez owinięcie go wokół szyi monstru. Tak, teraz będzie, no, znęcanie się nad zwierzętami. Jest jakieś przejście też. To jest progres. Podejrzewam, na razie tamtędy nie pójdziemy. Ale wrócimy się do tamtego. Coś czuję, że coś tam fajnego się kryje. Nie spadnij. Chyba jakoś tędy się to poszło. Tędy. Mamy jakieś życie? Tak, mamy życie do drogania, drogamy to. Życia nigdy za wiele. Jakoś tędy szło teraz. Jest. Wii. Co my tu mamy? O.
znaleźliśmy klejnot. I zregał nam manę, bardzo super. Cieszy mnie to. Bardzo mnie to cieszy. Teraz możemy ruszać do wyjścia. Zakończyć ten przeklęty poziom. Się znając życie, jeszcze pewnie do niego wrócę. Coś pewnie jeszcze zostało odkryte. Zostanie odkryte później. Nie, chyba wszystko udało się znaleźć, super, to nie będę już więcej tutaj wracał do tego poziomu, bardzo kurde. So he has found another of Gandalf's upgrades. This was unforeseen, though it should prove useful in the challenges to come. The lost city of Akhata looms before him. I wonder if you know what truly lies ahead for you, Gabriel, what God has in store for you. The land of the Lycans. This ruined city now belongs to their lord, and you can be sure he will not allow you to pass without forfeiture of your life. But in order to bring her back, you need to defeat him, my friend. You need to crush him into the dust, like the worm that he is. No właśnie. Coś tu jest? O, tak, chodź. O, uciekł. Trzeba takie zrobić, mi się wydaje. Chodź tu. No, uciekł. Chodź tu. Ech. Mam dzikie wrażenie, że coś z tym takim można zrobić. Co to się skrada? Dzik! O ty! Animal abuse. Jezu, na guścu. Nie ściśnij right trigger, aby dosiąść oszumy na guźca. Tak, naciśnij X lub Y, aby przeprowadzić atak wręcz. Wychyl lewy analog w kierunku wrogu, aby zaszarżować w ich stronę. Jeśli specjalny guźców można używać jako tarano, wychyl i przytrzymaj lewy analog w kierunku celu, aby zaszarżować w jego stronę. To jest siadanie. Naciśnij, przytrzymaj jednocześnie right trigger oraz left trigger, aby się z guźca i zabić animal abuse całą gębą. Obrońca teraz zwierzę, jak mnie spotkają, to mnie chyba uduszą. Już mi się zdaje, gdzie jest bestiariusz. Nie ma go w tym? Czy muszę go najpierw zabić? To daj, po to daj. Yeah, po to daj.
Yay! Poszło wam, yeah! Yeah. Nie ma labirus. Poczytajmy o wielkich dzikach. Guziec. Guziec rozmiar duży, trudno średnia. Wymiana goblinów od wieków strzegła tajemnica hodowli tych monstrualnych dzików. Wiadomo jedynie, że jest to proces, który oprócz specjalnych warunków hodowli wymaga pomocy magii szamanów. Guzce są tak rzadko spotkane, że posiadanie nawet jednego kazu jest szczytem marzeń każdego plemienia goblinów. Gobliny nie używają ich wyłącznie do walki. Guzce zjadają wszystkie śmieci i resztki ze stołu, pomagając tym samym w utrzymaniu całego środowiska. Czyli właśnie goblinom zabrałem największy skarb. Umieć. Będą mnie teraz nienawidzą. Coś z tobą można zrobić. Co? A dobra, jebać będzie tak. Mamy drogę w lewo i drogę w prawo. Jak zmienię? Masz co masz w środku? Wy rycerze bractwa. Przede mną są lekanie, a za mną guźce. Czy dla grzeszników naprawdę nie ma wytchnienia? Wiem skryć się tutaj, póki nie będzie i będzie tu bezpiecznie. Miejsce pełne jest sługusów, ucznego władcy. Nie mogę znaleźć własnej drogi do miasta. Orientacja w tej okolicy wyraźnie przerasta moje życie. Jestem taki głodny. Nie jadę od kilku dni. Kolejny ptaszek. Ma jakieś przejście obok? Nie ma. Obsesa. Zwicząc umiejętności walki, odkryłem, że często blokowanie sprzyja koncentracji. Zacząłem uważać, że z tego pójście teraz mogę znacznie szybciej osiągnąć stan pełnej koncentracji, co pozwala mi używać magii przez całą walkę. Okej. Okay. A, czyli muszę się nauczyć blokować, czego po prostu nienawidzę. Czy nie, akurat... Dark Souls akurat uwielbiam blokować, przyjemniejsze niż parowanie i robienie uników, ale to tylko Dark Souls, resztę po prostu nie trawię. Też nie wiem, to jak zlecę, to się zabiję, dobra, już się widzieli, zejść. Jeśli nie będziesz, cześć. Czy będziesz? Może. Jak mi się uda wejść? No, bo to wygląda jakby było. Cześć.
Opa. Dało się. Tu są dole, nie ma, nie ma. Dobra. Straciłem tylko trochę życia. Nie ma tego złego, zaraz jakiś przeciwnik będzie jeden. Och ty! Dawaj. Ich nie ma. Jest, udało się. O, mały trolle. Płotki. O, coś większego. Liczka nawet. Nie, to nie zgadzałem się. Się nie zrywam. Pamiętam, chyba coś się kryło. Jakiś sekret. Za tymi kolumnami. Pamięcie ciało i mylę. Bracie, nie mogę się mylić. Też się mylę. Mogę coś wykupić. Coś za 800 chyba było. Jest bariera łańcuchowa. O, to jest bardzo fajny atak. Ściana wygląda słaba, nie możesz wystarczyć, żeby się przed nią przejść. Chciałabym znowu wrócić. Co to? A! Więcej nie ma, nie ma. Idziemy tędy. Okej. Okay. Czy nie tędy? Mam przejść. A, tak po prostu skoczyć. Całej siły, dobra. Co to chuje? Ukradł dźwignię. Oh yeah! Idealny blok. Oh,
Zajebał mnie. Dobra, jest silny. Mogę to skipnąć? Chyba nie mogę. Mogę tylko skipnąć. Też mnie chwalę. Leżeć. Złamuszczenkę. Poczytajmy. Większy likantrop. Nazywany też likantropami czystej krwi. Większy likantrop został stworzony przez samego mrocznego łajcę. W tym przypadku transformacja przebiegła dobrowolnie, więc ich stanu nie traktuje się jako chorobę. Nie każdy był jednak godzien dostąpić takiego zaszczytu. Pan przemienił kilku najbardziej lojalnych akolitów, tworząc z nich elitarnych wojowników, którym powierzy się wykonanie specjalnych zadań. No, jak widać, ten zadania nie wykonał. Kręcimy. Za 20. Dobra, wiecie co? Nie wiem, czy uda się kolejny poziom kończyć w 20 minut, także myślę, że już skończymy na dzisiaj. Także dzięki za oglądanie. Klikajcie serduszko, dołączajcie do grupy facebookową. No i co? Następny stream we wtorek. We wtorek zrobimy na kolejny stream. Myślę, że wrócimy do Andrzeja tym razem. Dawno nie było. Trzeba progres zrobić. No i co? I tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. Pa, pa.